Cześć, hej! Witam się z Wami dzisiaj wyjątkowo i ten film, tak, widzicie dzisiaj, a właściwie za chwilę, ja tylko muszę go przemontować. Muszę sprawdzić, czy aby za dużo nie powiedziałam. I tak, zapraszam Was, dlatego że poruszam tematy z Waszych ostatnich komentarzy, które trochę mnie irytują, denerwują. Nie wszystkie, częściowo, są super, ale są też takie, które mnie doprowadzają do... Zapraszam. Niestety dla mnie właśnie mam problem z tym podporządkowywaniem się, aczkolwiek, kurde, z takim tematem jest tak, że idźcie swoją drogą, róbcie co uważacie, bądźcie silni i tak dalej, wiecie, takie gadki motywacyjne trochę zawsze mi wjeżdżają do głowy w takich sytuacjach, a potem się mówi, no nie wychylaj się, nie, no za dużo, za mało, nie wiadomo co jeszcze. Nie wiem, ja nie umiem się tak w 100% podporządkować. Zawsze gdzieś tam staram się skręcić, ominąć coś. Wiecie, nie, że jestem kombinatorką, bez przesady, ale troszkę mam takiego, wiecie, tak nie powinnam gadać, ale już tam walić. Bardzo dużo dostaję komentarzy od Was pod różnymi filmami, nawet wtedy, kiedy nie wspominam na temat swojej sylwetki, wagi i tak dalej, ćwiczeń. Że widać progres, że wow, że zazdrościcie i tak dalej, i tak dalej. I to jest z jednej strony bardzo miłe, a z drugiej strony mam takie podejście, kurde, każdy może zrobić to samo co ja, tak? To nie jest nic nadzwyczajnego. Ja wiecie, raz, że nie wydaję w ogóle na to pieniędzy. Po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że źle się ze sobą czuję. Że mój rozmiar nie jest taki, jak według mnie powinien być. Że owszem, wyglądam atrakcyjnie, tak? Jestem piękną kobietą i tak dalej, ale ja tego nie czuję. I to było najgorsze w tej sytuacji, że mimo gdzieś tam komentarzy, komplementów i tak dalej, ja tego nie czułam i stwierdziłam, że coś trzeba zmienić. I dlatego zaczęłam działać. I pokazywałam Wam na różnych vlogach, że zaczynam ćwiczyć, że wiecie, chłopacy moi spali, a ja już cisnęłam od godziny czasami 5, czasami 6 rano, zależnie ile było do zrobienia danego dnia i wiecie, jak wcześnie Kuba wstawał do szkoły i tak dalej, to od tego ja uzależniałam swoje plany i tak dalej, cały rozkład dnia. No ale jakby dalej idąc, wiecie, ja nie chodzę na zabiegi żadne kosmetologiczne, nie chodzę na żadne wakum, endermologii i tak dalej, chociaż bardzo bym chciała, nie ukrywam, że gdybym miała na to finanse i kupkę pieniędzy przeznaczoną, to na pewno bym poszła, dlatego że sama byłam kiedyś na endermologii i wiem, że to działa i naprawdę bardzo fajnie wyglądała moja skóra, była sprężysta i tak dalej. Aczkolwiek w tej chwili robię to sama, nie endermologię, ale poprzez szczotkowanie ciała efekty mam bardzo, bardzo podobne do tych efektów po endermologii. Tak więc, wiecie, ja nie robię nic nadzwyczajnego. Ja rozumiem, że dla kogoś treningi codziennie to jest coś dużego. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiecie co? Ja sobie po prostu odpowiedziałam na pytanie, co ja kiedyś w przeszłości kochałam robić. Co przez większość mojego czasu ja robiłam i czego nie robiłam w momencie, kiedy się bardzo źle czułam. I właśnie odpowiedź tutaj była konkretna, czyli sport, czyli jakieś treningi, czyli cokolwiek, co dawało mi, wiecie, ujście emocji, takich złych, tak, stresu i tak dalej, wszystkiego. Ja kiedyś bardzo dużo trenowałam, wiecie, że jestem byłą sportowcem wyczynowym, ale to już nie wchodźmy w to, bo to jakby było, wiadomo, że nie wróci i tak dalej. Potem ja w międzyczasie zawsze coś robiłam, zawsze trenowałam, a jeśli nie trenowałam i nie robiłam, to zawsze się źle ze sobą czułam. I jakby u mnie to jest równanie bardzo proste. Jeśli chcę być fajną dziewczyną, taką wiecie, uśmiechniętą, pełną energii, życia i tak dalej, no to muszę ćwiczyć, trenować i cokolwiek robić w tym temacie. I mimo tego, że jestem coraz starsza, tym bardziej chce mi się i chcę to właśnie robić. I dlatego ja Wam bardzo dziękuję za mnóstwo komplementów i za bardzo miłe słowa, komentarze i wiadomości i tak dalej. Jest mi bardzo miło, ale pamiętajmy, że każdy z nas może to zrobić. I dlatego ja właśnie nagrywam to, żeby Was może w pewien sposób zmotywować, że da się. Ja, wiecie, co jakiś czas właśnie centymetry sobie mierzyłam. I taka ciekawostka, na przestrzeni miesiąca, bo ja nie patrzę specjalnie na wagę. Na wadze tak, jest minus 5 kilo i to też jest dla mnie super osiągnięcie.
czy widzicie to po filmach, czy nie? Dostaję komentarze, ja nie widzę różnicy po twojej wadze. Tak, poważnie. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego napisać, ale to już mniejsza. Słuchajcie, po centymetrach ja również widzę, że w udach w tej chwili mam od początkowej fazy 3 cm mniej. W udzie, w jednym udzie, to jest cholernie dużo. Wyobrażacie sobie 3 cm? Centymetry, 2, 3. Tyle mniej. To jest szok, to jest dla mnie szaleństwo. Tutaj w biodrach również, w biodrach też jest, nie wiem co tu się podziało, 3 cm mniej, również. Talia jest na podobnym poziomie, 2 cm mniej, ale wiecie, w talii można by oczekiwać więcej. Czwóreczka, co to jest? Biust, no w biuście sporo, 4 cm mniej, to jest sporo. Bicek jest na podobnym poziomie i z tego akurat powodu się bardzo cieszę, bo nie chcę, żeby się zmniejszał. Słuchajcie, ale chcę wam tu przekazać, róbmy, działajmy, czujmy się ze sobą dobrze. Ja nie każę wam codziennie trenować. Ja po prostu to robię, bo chcę, bo lubię, bo czuję, że wtedy mój dzień jest pełny, że zrobiłam wszystko, co miałam według planu, wiecie, podhaczane jak ptaszkami na liście. Kiedy nie robię treningu, zawsze czegoś mi brakuje. I tyle w temacie. Do tego jeszcze muszę dołożyć taką 100% dietę, bo na tą chwilę pilnuję się, żeby nie jeść syfu, ale czasem mi się zdarzy. Jak wyczyszczę michę plus ilość treningów, które robię, to będzie ideolo, słuchajcie, i żyleta Asia. Ale słuchajcie, jeszcze jeden temat, który bardzo chciałabym poruszyć i nie chciałam wcale, żeby to było przegadane, ale chyba będzie. To słuchajcie, jest kwestia tego, że jest bardzo cienka granica między byciem seksownym a wulgarną, bla, 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 tak? Czyli to są komentarze pod filmami z przeglądami. Aha! Komentarze też, że nie jestem stylistką, a jestem samozwańczą stylistką, bo mówię, że robię stylówki. Błagam was, naprawdę, jak ktoś mówi, że się nie ubiera, tylko stylizuje, to już jest stylistką, tak? owszem, zmieniłam garderobę, no powiedzmy 5 osobom, z czego 4 to byli mężczyźni. I nie moi, zaznaczę, nie tylko moi. Oczywiście mój mąż tutaj jedną z tych osób jest, ale reszta to byli przyjaciele i znajomi. I teraz tak, słuchajcie, czy to jest coś złego? Czy jeśli ja mówię, że coś według mnie do czegoś pasuje, to czy to oznacza, że ja jestem samozwańczą stylistką? A nawet jeśli jestem, to czy to jest coś złego? Bo ja naprawdę czasami się zastanawiam, czy wy oglądacie filmy naukowe i piszecie takie komentarze, czy oglądacie lifestyle'owe filmy moje i piszecie takie komentarze. Słuchajcie, traktujcie moje filmy jak zabawę, jak fun, jak chwilę przyjemności. Jeśli was denerwuje, to nie oglądajcie. Naprawdę nie oglądajcie. Po co macie się denerwować, wiecie, stresować, ciśnienie ma wam skakać i tak dalej. Bez sensu zupełnie. Nie, proszę was, naprawdę nie oglądajcie tego. Ale kurczę, no ja tu jestem dla przyjemności mojej i waszej. A tu wychodzi na to, że w komentarzach ktoś ma milion ale. I tak, ja nie potrafię słuchać krytyki, czytać krytyki i tak dalej. Okej, dobrze, niech tak będzie. Nie, naprawdę niech tak będzie. Ale wróćmy do cienkiej granicy, kiedy ktoś jest seksowny lub już przekracza tą granicę i staje się wulgarny. I wiecie co? Kiedy pokazałam jakieś stylówki, czy powiedzmy, kiedy ubrałam się w rzeczy, które były bardziej powycinane, krótkie i tak dalej, to jeszcze okej. Ale słuchajcie, w którym miejscu w przeglądzie Zary ja jestem nieseksowna, a wulgarna? Ja naprawdę się musiałam 2 razy obejrzeć swój film. No, po wstawieniu na YouTube 2 razy oglądałam swój własny film, chociaż ja sama go montowałam. Po części, w większości ja nagrywałam, ja miałam wszystkie pomysły, wizje i tak dalej. Ja wiedziałam, co chcę w tym filmie zrobić i pokazać. Oprócz tego, że nie wiedziałam, jakie rzeczy tam będą. To słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, w którym momencie byłam wulgarna. Aczkolwiek powiem wam jedno, że są różne typy sylwetek kobiecych. I teraz nakreślę wam, tak żebyście wizualnie mniej więcej wiedzieli, że są 3 długopisy. Dajmy na to 3 długopisy, kurczę, żeby był różny kolor. O. Niebieski, fioletowy i różowy. I ta pani nie będzie miała prawie biustu. Będzie płaską dechą, nikogo nie obrażając, bo powiem wam, że chyba czasem wolałabym być płaską dechą, niż mieć taki biust jak mam.
tak? Bo w życiu byłoby mi łatwiej. Ale dobra, jest pani bez biustu, jest pani bez tyłka, to jest fioletowy cienkopis, i jestem ja, czyli typ klepsydry. Kobiety, która ma pełne kształty, która ma duży biust, która ma kształtną, fajną pupę, jest klepsydrą. Czyli jestem osobą, która jeśli ubierze większy dekolt lub krótszą spódniczkę lub coś bardziej dopasowanego, to wyglądam zupełnie inaczej niż pani bez tyłka lub bez biustu. I naprawdę, słuchajcie, to, że wy uważacie, że ja zakładając biodrówki, albo zakładając bluzkę do pępka, albo zakładając bluzkę z dekoltem, wyglądam już wulgarnie, to jest wasza sprawa. Mówcie, piszcie, co naprawdę myślicie. Mnie to nie interesuje, dlatego że ja wiem, w którym momencie przekraczam granicę. I na pewno w tamtym filmie tego nie zrobiłam. Być może życiowo czasem to robię z premedytacją. Bo słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę ze swoich atutów, ze swoich walorów. Ja wiem, że mam duży biust, ja wiem, że mam piękne piersi. Tak, bo to wiem po prostu. Nikt mi nie musi tego pisać, ja po prostu to wiem. I ja wiem, że zakładając większy dekolt, rzecz z większym dekoltem, wszyscy faceci będą zaglądali mi w dekolt. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak samo analogicznie, kiedy założę krótszą spódniczkę czy krótsze spodenki, to wszyscy będą patrzyli na tyłek. I ja sobie z tego zdaję sprawę, bo tak wygląda świat. Faceci są wzrokowcami, zresztą kobiety też. Ja niejednokrotnie patrzyłam na fajnie ubraną, fajnie wyglądającą dziewczynę. Czy to jest coś złego? Słuchajcie, naprawdę nie. I jeszcze powiem więcej. Ja ubrana, wydekoltowana nie idę do kościoła. Nie idę do urzędu. Każde miejsce ma swój dress code. O, może tak. Nie mam pracy w korpo, nie chodzę do urzędów, a jeśli chodzę, to jestem inaczej ubrana. Nie chcę się przed wami tłumaczyć. Bardziej chodzi mi o zależność klepsydra, bez tyłka, bez cycków. I teraz na pewno musicie sobie uświadomić, że w momencie, kiedy ja założę sukienkę dopasowaną, krótką miniówkę dopasowaną, będę wyglądać seksownie, chociaż według was bardziej wulgarnie. Pani bez tyłka będzie wyglądać względnie. Pani bez biustu będzie wyglądać całkowicie normalnie. Ona nie będzie w ogóle niczym kusić. Tyle w temacie. Nie mam nic więcej do dodania. Ja jestem młodą, zgrabną, energiczną, teraz pełną życia dziewczyną, kobietą. Tyle w temacie. Tego wam również życzę. Życzę wam spokoju. Takiego wewnętrznego. Życzę wam dystansu, odrzucenia ograniczeń, bo ja widzę po filmach, że w ogóle to jeszcze ostatni temat, który poruszę. Jak nagrałam film pod tytułem Przegląd sieciówek i wrzuciłam logo różnych sieciówek, w których byliśmy wtedy z Pawłem, to się odezwały panie, to w ogóle nie jest przegląd sieciówek, idź do tej pani, naucz się, ona to w ogóle robi super filmy po godzinie, wszystko pokazuje dokładnie składy, rozmiary, jak wygląda na sylwetce i tak dalej. Słuchajcie, kiedy stwierdziłam, dobra, zrobimy coś pomiędzy, zrobimy przegląd po mojemu, ale jednak wyjdziemy wam naprzeciw, to co? To nie napisał, no może chyba dwie czy trzy osoby napisały, że fajna robota operatora, czyli jakby no moja na pewno nie. I że fajny film, fajny montaż i tak dalej. Ale nie było żadnej opinii merytorycznej. Kurde Asia, no teraz to wyszło dużo lepiej, no rzeczywiście, no nie zrobiłaś tego, co tamta youtuberka, bo ona to wiecie, robi najlepsze filmy i niech robi i chwała jej i tak dalej. Ja nie oglądam, nie wiem za bardzo też o kim rozmawiamy, jak zobaczyłam tylko długości tych filmów, to stwierdziłam, nie, dziękuję, nie zaglądam, bo to nie jest po prostu mój klimat. Ale brakowało mi jednego komentarza, który zaznaczyłby, że widać zmianę. Na zasadzie, wiecie, kontrastu. Tam nie zrobiłaś nic z tego, o co nam chodziło, teraz zrobiłaś i nadal nie ma żadnego komentarza. Tam były oczywiście negatywne opinie i tak dalej, a tutaj nagle cisza. Także, drogie panie, byłabym wdzięczna, jak już oglądacie, bo wiem, że oglądacie, bo jesteście tu i oglądacie te panie, do których ja mówię, wy wiecie, o kogo chodzi. Szkoda, że nie napisałyście, że widać progres. Na przykład, nie tylko sylwetkowy. Także kochani,
Przepraszam za takie uzewnętrznienie, ale potrzebowałam tego. Musiałam się wygadać w maseczce, którą za chwilę... A zresztą... Co to za maseczka? Nie będę Wam nawet pokazywać, ale nie polecam. I nie jest przeterminowana, żeby nie było. Jakaś kokosowa, jedyne co miała fajne to zapach. Ale tak. Dobra. Teraz już kończę. Widzimy się w następnych. Tego filmu w ogóle miało nie być. Będzie w tak zwanym międzyczasie między innymi filmami. Także sorry. Kochani, jeszcze chciałabym tylko dodać na sam koniec, że nie chciałam tym filmem nikogo urazić, nikomu nie chciałam szpili wbić. Bardziej chodzi o to, żebyście zauważyli i wiedzieli, że ja również jestem tylko człowiekiem, mam emocje i uczucia i czasami coś, jak mam gorszy dzień, to mnie po prostu zdenerwuje bardziej lub mniej. A teraz już się z Wami żegnam. Pa, pa.